Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie już po tytule, zaprojektuję własnego pada od Xboxa Series X i S. Będzie też również unboxing w dalszej części filmiku, tak więc oglądajcie do końca. Chciałbym też na początku zaznaczyć, że materiał powstał dzięki donatorom z Twitcha, na którym streamowałem i będę jeszcze streamować, bo teraz mam delikatną przerwę, więc link jest w opisie, możecie wbić, możecie też jakiegoś donajcika zostawić, za niedługo streamy wrócą, tak więc serdecznie zapraszam. Możecie też użyć mojego kodu twórcy, który wam się wyświetla właśnie na ekranie, też będę bardzo wdzięczny, bo jest to dla mnie duże wsparcie. Dobra, no to zacznijmy sobie od omówienia w ogóle. O co z tym wszystkim chodzi? Microsoft udostępnił taką usługę jak Xbox Design Lab. Z tego co wiem, już kiedyś była. Można było zaprojektować własnego pada od Xboxa chyba One S bodajże. No ale teraz jest to pad od najnowszej konsoli, więc wpisujemy sobie po prostu Xbox Design Lab i nam wyskakuje, jeżeli ktoś by był ciekawy. A więc klikamy zaprojektuj własny i wyświetla nam się cały pad, praktycznie wszystkiego na tym padzie możemy zmienić kolor poza tym. Tylko no tu możemy dać gdzieś tam delikatne zmiany, że to może być czarne i tak dalej, ale nie może być kolorowe. Za to ABX mogą być kolorowe, to potem też zobaczycie. Więc body, czyli przód naszego pada. Jak widzicie, wszystkie kolorki, żółty jest niczego sobie oczywiście. Ja natomiast będę celować w trochę taki ale zabawkowy. Była taka kolekcja butów chyba od Pumy, Puma Toys, czy tam Puma RX Toys. Nie, taki but kolorowy, miał bardzo podobne kolory, jakie ja to użyję w swoim padzie. I wybiorę przód zielony, dlatego że zielony z przodu najbardziej mi się tu podoba. Tył to automatycznie obróci nam pada, to jest cała ta pokrywka. I tutaj wybiorę kolor niebieski, bo są to moje dwa ulubione kolory i są to części, które najbardziej będą pokryte tymi kolorami, dlatego właśnie tutaj na to postawiłem. Zderzaki, czyli tutaj u góry to jest chyba bodajże LB i RB. Tak się to nazywa na Xboxie. I tutaj postawię na kolor czerwony. Dlaczego czerwony? Może to jeszcze teraz nie wygląda zbyt zachęcająco. Ale jak weźmiemy sobie wyzwalacze, czyli triggery na kolor żółty, no to już to nabiera takiego fajnego kolorku i mi osobiście się to bardzo podoba. Pad kierunkowy to jest ten pad, który się powinien wyświetlić tu na dole. Nie wiem, czemu się nie wyświetla. To jest ten pad. Halo, proszę się ogarnąć. Jak widzicie, zmieniłem stronkę na angielską i wszedłem przez link Xboxowy, dlatego że ta polska stronka, ona jest zalogowana moim kontem od Xboxa 360, dlatego że stronka tamta polska od Microsoftu coś się zacinała, więc zaprojektujmy swój. Tak jak robiłem, czyli zielony, niebieski, tutaj był czerwony i tu był żółty. Dobrze, więc mamy już to, co było, i teraz pad kierunkowy. Kurwa, naprawdę. Dobra, mam nadzieję, że teraz zadziała. Działa. Dobrze, nie wiem, jakie są dzisiaj problemy techniczne. Więc pad kierunkowy tutaj postawię na normalny kolor, czyli po prostu na czarny, bo będzie się to ładnie w całości komponowało. Jeszcze się tylko upewniłem, czy taki wziąłem na swoim padzie, bo już jak to oglądacie, jest to nagrywane o wiele później. Ja już tego pada mam i tylko odcinek czekał na nagranie i zmontowanie. No ale nieważne.
Przejdźmy dalej. Drążki. Tutaj też klasycznie wziąłem czarne, bo kombinowałem z różnymi kolorami, no ale gdzieś mi to nie pasowało tak, jak ja chciałem to zrobić. ABX-y. No i tutaj na pewno te zwykłe dla mnie odpadały, no bo takie zwyczajne. I bardzo się zastanowiłem nad tą opcją albo tą opcją, bo to jako ja posiadacz, co? Jako, że od dziecka miałem konsolę Xbox 360, to właśnie na padzie były takie kolory, ale no to też nie wyglądało źle, prawda? Jeżeli tu to czarne zestawimy i na tym są kolory, ale zdecydowałem, żeby ten pad jednak był jak najbardziej kolorowy, to wybrałem właśnie to. I tutaj, tak jak wam mówiłem, to menu, że możemy dostosować w takie kolory, że to jest jakiś szary, że to jest czarny, tak? Takie coś, że tu jest. No i tutaj postawiłem na czerń na białym, czerń na kolorze. Tak to się, a nie to, ABX, przepraszam. Więc tutaj. Już wiem, dobra. Tutaj postawiłem na biały, na czarnym. Tak jak widzicie tutaj, to jest ta opcja, tak, biały na czarnym. I jeszcze do tego dodam grawer, który będzie tutaj. No i tak jak widzicie, tu sobie testowałem po prostu, jak to będzie wyglądało. Dlaczego są takie dwie opcje tutaj? Dlatego, że jak wziąłem taki, no to to jest takie złączone ze sobą. No i średnio to wyglądało, prawda? Ale jak wziąłem taki już, no to już to o wiele lepszą robotę robi, o wiele ładniej wygląda. Dobra, więc zamawiam pada i zaraz się widzimy na unboxingu. Yo! Witam na moim kanale. Druga część filmu. Już mamy paczkę. Wiesz, że to wstawię? Nie. Tak. Dobra, więc paczka już do mnie dotarła. Z padem, którego widzieliście. Mam nadzieję, że nic nie zostało pomylone, jeżeli chodzi o kolory, i tak samo grawer, mam nadzieję, że go nie zwęzili. Przy unboxingu będzie mi towarzyszyć Filip. Witam. Możecie go kojarzyć z innych unboxingów, chociaż nie z ostatniego, z Diamentowego Lasu, ale pojawił się tam, zadzwoniliśmy do niego o opinię. Dziwię się w ogóle, że to przyszło tylko w takim pudełku, bo to szło chyba z Chin, jak to widać, Made in China. To jest jakiś, nie wiem, kod na hentai chyba. I że to tak przetrwało, chociaż to jest lekkie uszkodzenie, ale no to nic. Więc ja tylko rozkleiłem tu taśmę, żeby łatwiej było mi to otworzyć. Więc zobaczmy, co nas czeka w środku. Aha, no spodziewałem się trochę czegoś innego. O, można to jeszcze bardziej. O, o, dobra, tamto to jest niepotrzebne. Małe dosyć. Ale o, jakie ładne. Ja uwielbiam coś takiego, jak się tak świeci na kolory różne. Nie widać w całości w kadrze. Niestety jest tam napisem Xbox, no ale takie warunki są dzisiaj. Tu cały padzik. Jest to kontroler od najnowszej konsoli Microsoftu, jaka wyszła do tej pory. Tylko jak się teraz za to zabrać? Tu jest tasiemka, widzę. Trzeba ją... W którą to stronę się użyło? A, dobra, sorry. Ja wiesz, nie ogarniam. Dobra. Powiedz, że to się tak wyjmuje, nie chcę tego urwać. Tak, dobrze. No, Made in China to jest nawet napisane. No właśnie... To się chyba tak do góry podnosi. O, ty faktycznie, widzisz, ty to się znasz. O, stary! A i zrobili te przerwy przy gry. Ale to wygląda! No ciekawie. O wiele lepiej niż to wyglądało na stronie. Właśnie się bałem, że to będzie taki bardzo... Znaczy, to widać. To jest w kamerze... W kamerze jest... te kolory są podbite. To jest chyba taki matowy, ale... No wszystko tak jak chciałem. No jestem w szoku, chociaż jest jakiś trochę zakurzony, co jest dziwne dosyć. Ale zajebiście leży w dłoni, ty.
tutaj wejście. Nie, tu jest wejście typu C. To nie wiem, co to jest. Tu jest chyba na słuchawki. No ten padzik naprawdę, ej, o wiele ładniej wygląda niż na stronce. Jeszcze tak jak ten tył, o jaki cudowny. Nie, no to kurczę, nie wiem. Trochę mam takie mieszane uczucia. Trochę niektóre elementy wyglądały lepiej na stronce. Niektóre wyglądają tutaj. Ale no, wszystko jest ładnie dopasowane, wszystko chodzi. Więc można. Ej, naprawdę, zarąbiście chodzą te triggery. Znaczy, to nie są triggery, gałki. Zobacz sobie. Możesz dać swoją opinię. No fajnie chodzą, no. Czuć, że nowe. No. Ale myślałem, że będzie większy mimo wszystko. Ale fajnie, naprawdę, bardzo wygodnie leży w dłoni. Fajne są te wyżłobienia tutaj. Grawerek. Grawerek też właśnie, to też jest cudowne. Po prostu cieszę się, że uwzględnili te... te spacje, które tam dałem. Co tu jeszcze mamy w zestawie? Widzę, że są bateryjki. Tylko czy coś jeszcze? Okej, okay. Jeszcze coś tam jest. Bateryjki jakiejś chyba nieznanej firmy raczej. Nie odsprzedawać. Dobrze, a tutaj jakieś oczywiście karteczki, jakiś kod kreskowy i tutaj pewnie do czego możemy albo jak go połączyć, no nawet do telefonu można. No to fajnie, spróbuję jeszcze otworzyć tę baterię, zobaczymy czy się zaświeci. Nie w tą stronę, nie? Dobra, to jest niepotrzebne. Dobra, więc otwórzmy go, chyba do góry. Coś go tu trzyma jeszcze. Okej. Okay. Jak te baterie wchodzą? Zawsze miałem, tu jest plus, a tu jest gdzie plus? Tu jest minus, czyli w tą stronę. No nie. To na dole lepiej najpierw już. No, może masz rację. Okej, okay, weszło. Czyli teraz w drugą stronę, tak? Analogicznie. Weszło. Dobra. Zaświecił się? Nie. Ale... Okej. Okay. I co, to się klika? Czy to się przytrzymuje? O! Żyje! Ma się dobrze. To mnie bardzo cieszy. To naprawdę bardzo fajnie. Przyda się na pewno właśnie do streamków. Ale czemu to się zaraz? Proszę się już wyłączyć. Okej, okay, nie wiem, może się tak będzie świeciło. Fajnie jest to w ogóle właśnie, że tak jak on się nie świeci, to wygląda po prostu jak taka zwykła czarna powłoka, nie? A jak się świeci, no tu w kamerze widać na fioletowo, bo są podkręcone kolorki troszkę, ale normalnie to mryga na biało. Może też przez to, że tu, nie, może coś tam zielonego jest, jakiś element, ale naprawdę fajny padzik, fajny tutaj chropowate rzeczy. Tak naprawdę no nic poza tym padem i bateriami nie dostajemy, a szkoda, bo podobno właśnie dużo osób było zawiedzionych trochę, że mimo, że to jest nowy pad, tak, do najnowszej konsoli od Xboxa, to jest na baterię, a nie ma akumulatora w zestawie i chociażby też nie ma kabla, bo podobno bez baterii, czy może muszą być baterie, nie wiem, ale da się po prostu grać, jeżeli podłączymy tutaj kabel typu C, to pad powinien normalnie działać, co moim zdaniem jest dużym plusem. Nawet odchodząc od tego akumulatora, no ale no to już musimy grać niestety przewodowo, co może nie w każdej sytuacji być wygodne. No ja temu padu daję 10 na 10, bo po prostu jest... ja go robiłem od początku do końca, wszystko jest tak jak chciałem, więc dla mnie jest naprawdę prześliczny i przecudowny.
A ty? Jaką ocenkę byś dał? 9,5. Musimy to zaznaczyć, że Filip jest posiadaczem... Szczęśliwym posiadaczem. Może być szczęśliwym posiadaczem PS4 Slim, tak? Tak jest. Więc to dosyć ciekawe usłyszeć taką opinię od takiej osoby. Może się pojawią takie pytania, dlaczego akurat pada od Xboxa wybrałem, skoro od PS5 może być bardziej technologicznie zaawansowany. Nie wiem, bo nie porównywałem, ale wybrałem go z dwóch względów. Pierwszy jest taki, że od dzieciaka miałem konsolę Xboxa 360, dlatego ten pad mi leży gdzieś, gdzie jest ustawienie gałek tutaj, a nie tutaj, bo ciężko mi, jak mam pada od PS-ki się gra. A druga sprawa jest taka, że po prostu mogę go bardzo łatwo połączyć z PC-tem. Wiem, że zapewne pada od PS-ki by się dało na spokojnie, tylko no nie chciałoby mi się tam bawić w jakieś programy czy jakieś takie... no nie chciałbym się zawracać głowy tym po prostu. I też może to, można trzecią rzecz dodać taką, że pada od PS-ki, od PS5 wziąłbym wtedy, kiedy na przykład Forza Horizon 5 byłaby powiedzmy grą umożliwiającą korzystanie z tego feelingu, jakie daje PS5, czyli z technologii haptycznej, żeby nie, na przykład naciskając gaz, czuć opór. No ale że Forza jest spod marki, no powiedzmy spod marki Microsoftu, to dlatego tak nie jest, a pewnie PS-ka sobie jakieś tam prawa zastrzegła do tej technologii. Więc dlatego postawiłem na Xboxa. Dziękuję jeszcze raz donatorom z Twitcha, dzięki którym ten pad mógł zostać zrealizowany. I żegnamy się, widzimy się w następnych filmikach. Na razie. Siema.